Pieszycki Pałac od 12 lat zachwyca z każdym dniem, tygodniem, miesiącem prac coraz bardziej. Właściciel od 2001 roku dążył do tego, aby stał się on perłą miasta, a nawet wizytówką Dolnego Śląska. Dla uczczenia pamięci po zmarłej Alicji Hajduk jej mąż Marian po raz kolejny otworzył drzwi tego niezwykłego miejsca. Ja jestem emocjonalny, małżonka mi zmarła, dlatego ciężko odpowiedzieć, ale to małżonki pomysł był, żeby ten zamek odrestaurować. Pomysł tragicznie zmarłej właścicielki był strzałem w dziesiątkę, o czym świadczą pozytywne opinie osób, które z wielkim zainteresowaniem zwiedzały tą zabytkową budowlę. 5 lat temu było już skończone chyba ta większa podłoga tam wysoko. Było przygotowane na hotele chyba wtedy i właścicielka nas oprowadzała. Bardzo przykro słyszeć, że nie jest już z nami, ale niesamowita atrakcja. Podziwiam osoby, które pana, który jest tutaj właścicielem. No i też wspomniałam, że śledziłam, bo też troszeczkę czytałam o pani właścicielce, która już jest świętej pamięci. I też zapewniłam pana na stronie internetowej o modlitwie, bo jeszcze nie miałam okazji się z nim spotkać. Ale dzisiaj bardzo bym chciała się spotkać i porozmawiać, jak tylko będzie możliwość, bo teraz widzę, że jest grupa, więc nie ma takiej możliwości. Zwiedzałam zamek już rok temu, podobnie jak ja. Co się najbardziej podoba? Ogólnie chyba wszystko. No począwszy od takiego wizerunku z zewnątrz, no i wewnątrz. Jest naprawdę gustownie zrobione, ze smakiem i no wszystko jakby... Cieszymy się, że jest to takie odnowienie, taki nowy duch tego zamku. No bo szkoda było patrzeć na to, na tą ruinę, która była wcześniej. Pani co się najbardziej podoba? Piękne malunki, zdobienia. Po prostu wszystko jest cudowne. Na 6 tysiącach metrów kwadratowych stanęło nowe wyposażenie. Stylizowane meble, w tym łoża, stoły, komody. Na ścianach i sufitach widać ogrom pracy włożony przez malarzy i rzeźbiarzy. Drzwi dodane były, podłogi dodane, meble ustawione, niektóre żerandole zawieszone. Takie podstawowe rzeczy tutaj dodane zostały. Pierwszym razem jak tutaj byłam, to w ogóle byłam pod wrażeniem piękna i wystroju i architektura, która jest tutaj. Te kolory są tak żywe. Zazwyczaj w starych zamkach jak się ogląda, to wszystko już jest takie bardziej wypłowiałe, a tu jest takie życie w tych ścianach. Jest coś niesamowitego i te sufity, te obrazy na sufitach są po prostu... Ja mam gęsią skórę, patrzę na to wszystko. Przepięknie. Wszystkie osoby, które odwiedziły pieszycką perłę architektury, zapewniają, że warto spędzić dzień wolny od pracy właśnie tam. Powiem szczerze, że mam rodzinę w Poznaniu i oni również chyba w telewizji bądź gdzieś tam w gazecie lokalnej przeczytali nawet o zamku i już zapowiedzieli się, że będą zwiedzać, przyjadą odwiedzić nas i pierwsze co to chcą zwiedzić zamek. To powinno być pokazane, to powinny zobaczyć ludzie młodzi, nie, nasza młodzież tutaj, czy Pieszycka, bo nie wiem, czy właśnie wszyscy docierają do takich miejsc i podziwiają to piękno, które jest. Więc warto, na pewno będę polecać, żeby tutaj przyszli i zobaczyli. Każdą sobotę i niedzielę, ja z tego co wiem, będzie do zwiedzania i naprawdę warto, bo jest duża inwestycja i powinna przyciągać ludzi tutaj, żeby zobaczyć naszą historię. Niesamowite. Jakbym zachęciła, przede wszystkim właśnie coraz więcej takich informacji, jak tutaj Państwo nadajecie, może nie tylko nasza lokalna telewizja, ale gdzieś troszeczkę dalej. Tak jak Pani wspomniała, to jest wizytówka dla pieszych, aby się dzięki temu nasze pieszyce zaczęły rozwijać, więcej pracy, żeby tutaj było, więcej młodych ludzi, żeby tutaj ściągało jednak, a nie wyjeżdżało poza granicę. No, chyba tak. Właściciel wspomniał również o kolejnych zmianach, jakie przejdzie pałac. Będzie dana ogromna sala balowa, barokowa, jedna z największych chyba na Dolnym Śląsku, nie w Polsce. To będzie chyba największy dodatek. Resztę nie wiemy, czy będziemy kontynuować, bo muszę ocknąć się po śmierci małżonki, muszę zregenerować. Zamek będzie otwarty dla zwiedzających w każdą majową sobotę i niedzielę od godziny 11 do 15. Jeżeli frekwencja będzie dopisywać, Marian Hajduk obiecał otworzyć go podczas wakacji.